I to nie jest typowe streszczenie naszych lekcji, raczej podsumowanie pracy domowej, bo okazało się, że być może potrzebne są wyjaśnienia. Mam na myśli pracę domową o doświadczeniu, opisie doświadczenia, polegającą na opisie doświadczenia, którym badaliśmy prawo akcji i reakcji. No i dlaczego o tym piszę? No, to doświadczenie wyglądało w ten sposób, że porównywaliśmy wagę bombki wypełnionej kulkami tak na sucho ze wskazaniem wagi, w której ta bombka była położona na wodzie w kubku wypełnionym wodą. Najpierw ten kubek był, kładliśmy go na wadze i tarowaliśmy wagę. No i w idealnym świecie, gdyby te wagi były bardzo dokładne, no to oczywiście ciężar, nie oczywiście, no ale potwierdzenie tej zasady akcji reakcji polegałoby na tym, że ciężar bombki na sucho i wskazania wagi w momencie, kiedy kładziemy ją tutaj na wodzie, byłyby identyczne. W naszym przypadku z dokładnością nam do dziesiątych części grama, zdaje się, były identyczne, a jedna waga w ogóle nie działa zbyt dobrze, więc z dokładnością do gramów tylko można było to zbadać. Ale chodziło o samą metodykę i chodziło też o samą metodę pisania opisów. I tutaj mamy opis tego doświadczenia. No i on składa się z takiej części filozoficzno-ideologicznej, tytuł i po co przeprowadzaliśmy to doświadczenie i wnioski. I z tej części takiej, no, z listy czynności w gruncie rzeczy, tak, z listy, co było potrzebne, w jaki sposób to żeśmy ustawili, cośmy zrobili i tak dalej, i tak dalej. Ale no, najważniejsza część w tym wszystkim niewątpliwie no, nie jest ta lista czynności, tylko ta część taka filozoficzna, to znaczy co chcemy zmierzyć, co chcemy udowodnić, jakie wnioski wyciągamy z tego doświadczenia. No a dzieje się to dlatego, że właśnie nauka takiego abstrakcyjnego myślenia, no bo w końcu takie pojęcia tam jak siła wyporu, siła ciężkości, to są pojęcia dość abstrakcyjne, nie da się siły ciężkości złapać w rękę. Tak? O jej istnieniu wnioskujemy tylko z obserwacji i skutków tego istnienia. No i to jest bardzo ważna umiejętność. I ta umiejętność staje się wam dostępna właśnie gdzieś tam w wieku, w którym zaczynacie siódmą klasę i potem w ósmej klasie. I byłoby bardzo dobrze, gdyby wróciły gimnazja, bo te trzy lata, siódma, ósma, dziewiąta klasa są kluczowe tak naprawdę dla rozwoju tych możliwości. I one są przydatne nie tylko w naukach ścisłych, ale przecież i literatura to jest tak naprawdę zbiór abstrakcyjnych historii. Jeśli to nie jest literatura faktu, ale powieść, jakaś opowiadanie, no bo ci bohaterowie nie żyją tak naprawdę w rzeczywistości i te ich historie są wymyślone przez autora. Autor próbuje przekazać jakąś myśl w ten sposób, tak? No i żeby czytać tą myśl, to trzeba właśnie widzieć ten abstrakcyjne tło za tą opowieścią. No a w naszym przypadku to klasa podzieliła się na dwie grupy. Wszyscy jakoś mieli przed tym wyciągnięciem wniosków, mieli do tego pewien dystans, no ale niektórym udało mu się razem ze mną ten dystans przełamać. To znaczy dyskutowaliśmy tam w classroomie i w końcu udało się wyciągnąć wnioski, udało się nam razem wyciągnąć wnioski takie, które no, były rzeczywiście tym, o co chodzi, tak? To znaczy uzasadnieniem zgodności z rzeczywistością zasady reakcji, akcji i reakcji. No a druga grupa po prostu zignorowała te moje komentarze i nie zareagowała na nie. Była też jedna osoba, która zamiast przysłać opis doświadczenia, to przysłała notatkę z lekcji, a to nie o to chodzi. Chodzi o opis doświadczenia i mam nadzieję, że ta osoba, szczególnie po obejrzeniu tego filmu, no podejdzie do tej sprawy, obejrzy film na temat tej lekcji i tego doświadczenia jeszcze raz. To nie ten film, tylko ten, który wysłałem razem z pracą domową. Ten film zresztą też można obejrzeć do końca, bo ja powtórzę tę analizę na samym końcu i przyślę mi jednak opis doświadczenia.
Bo sytuacja jest taka, że ja chcę zobaczyć, że się rozwijacie i to jest moje główne zadanie. Doprowadzić do tego, obudzić w was potencjał rozwoju intelektualnego. No, a to się odbywa właśnie za pomocą takich dyskusji nad pracą domową. Chcę zobaczyć, że udaje się zrobić nawet niewielki krok naprzód. Wtedy uważam, że praca spełniła swoje zadanie i może być bardzo dobrze oceniona. Jedni zrobią ten kroczek większy, inni mniejszy. Jesteśmy różni i to jest zupełnie normalne. Każdy jest oceniany indywidualnie na podstawie swoich możliwości, ale ten kroczek do przodu chcę widzieć. Więc w komentarzu, jeżeli odsyłam pracę z komentarzem nieocenioną, to proponuję wam ten kroczek, zrobienie tego kroczka, no i trzeba na to zareagować. Bo jeśli się nie zareaguje, no to będę zmuszony po prostu, okej, zostało coś przysłane, może być ocena dopuszczająca. Cyfrowo to jest dwójka i z tym się przechodzi do następnej klasy, ale to nie wygląda dobrze potem na świadectwie. Mam jednak nadzieję, że rozumiecie, że to nie chodzi o to, co wygląda dobrze na świadectwie, a co nie, tylko o to, co jest w waszych głowach zostaje. Jak wasze głowy się rozwijają. Na tym zależy nam jak najbardziej i taki jest tak naprawdę sens chodzenia do szkoły, szczególnie tej szkoły imienia Hypatii z Aleksandrii, która notabene była kobietą. No dobrze, no to teraz zajmijmy się tymi abstrakcyjnymi pojęciami. Jeszcze raz przejdźmy ten wniosek, w jaki sposób na podstawie tych pomiarów i rozumowania mogliśmy stwierdzić, że zasada akcji reakcji jest prawdziwa i czego ona dotyczyła? No, dotyczyła równości siły wyporu, z jaką woda podtrzymuje bombkę z kulkami i siły, z jaką ta bombka z kulkami działa na wodę. I wartość tej siły R reakcji no, mogliśmy odczytać tutaj z wagi. Natomiast sam wartość siły wyporu, no, wartość, którą przypisujemy sile wyporu, już pochodzi, jest wynikiem rozumowania, które polega na tym, że no, na pewno działa ciężar na tą bombkę. Ten ciężar nie zależy od tego, czy ona na sucho leży na wadze, czy też leży włożona do wody, bo ciężar to jest grawitacja. Grawitacja, pamiętacie, nie zależy od tego, czy to ten przedmiot jest w wodzie, w powietrzu, czy w jakimkolwiek innym środowisku. No, a ta bombka się nie rusza. No, mieliśmy takie doświadczenie, że trzymaliśmy z Maxem piórnik, Max ciągnął w swoją stronę, a ja w swoją i ten piórnik się nie ruszał, tylko dlatego, że obydwaj ciągnęliśmy z tą samą siłą. Nie z tą samą siłą, tylko z siłą tej samej wartości. No i to oznacza, że wartość tej siły wyporu jest dokładnie równa ciężarowi. No i teraz mamy takie rozumowanie. Zmierzyliśmy, że reakcja teraz na wadze jest równa tam z dokładnością, z jaką waga mierzy ciężarowi. Ta równość to jest równość z pomiarów. No a wiemy, że wartość siły wyporu jest równa wartości ciężaru i stąd możemy wnioskować, że wartość siły wyporu jest równa wartości reakcji na siłę wyporu. No i to jest wniosek z tego doświadczenia. Tak właśnie można go w idealnym świecie zapewne przedstawić, może pewnie można lepiej. Jaki ślad tego rozumowania chcę zobaczyć w waszych odpowiedziach, bo to na nim mi najbardziej zależy. To, że potraficie podjąć się tego rozumowania, że macie odwagę się podjąć, że próbujecie, jest najważniejszym elementem, które wynosicie z naszych lekcji. Dziękuję bardzo.